Acres 3000 SS o granulacji ziarna 0,8 mm Freestyle to silikatowo-silikonowa masa umożliwiająca wykonywanie ochronno-dekoracyjnych wypraw tynkarskich, takich jak efekt betonu, imitacje cegły czy drewna. Dzisiaj skupimy się na pokazaniu, jak zrobić efekt betonu. Produkty Decoral Professional dostępne są w centrach Decoral, które tworzą ogólnopolską sieć sklepów z farbami, lakierami, impregnatami i systemami ociepleń PPG Deco Polska. Dobór palety oprzemy na wzorniku fasadowym Voice of Color. Doradcy pomogą nam w wyborze odpowiedniej kolorystyki. Przy wykonaniu efektów możemy skorzystać z dostępnych w centrum Decoral wzorów. Acres 3000 SS to nie tylko efekt betonu we wnętrzach. Możemy dzięki niemu wykonać również trwałą imitację cegły albo deski elewacyjnej. Szerokich możliwości dekoracyjnych nie musimy ograniczać tylko do wnętrz. Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i na mikroorganizmy zapewni trwałość i długowieczność. Wybranymi kolorami według palety kolorów fasadowych Voice of Color należy zakolorować Acres 3000 SS. Doradcy wykonają to dla nas od ręki. Możemy od razu nabyć profesjonalne narzędzia malarskie oraz taśmy maskujące, folie i maty ochronne. Nie zapomnijmy także zadbać o elementy ochrony osobistej, takie jak odzież robocza, maski i rękawice. Pracę zawsze powinniśmy rozpocząć od oceny podłoża. Ściana powinna być gładka, bez ubytków, a wierzchnia warstwa dobrze związana z podłożem. Przygotowujemy preparat gruntujący Acres 3000P, masę tynkarską Acres 3000 SS 0,8 mm Freestyle, pędzle do malowania, pacę prostą i z zaokrąglonymi rogami, kielnie, taśmy malarskie, zabezpieczenie podłogi i oczywiście swoją ochronę osobistą. Po odpowiednim przygotowaniu możemy przystąpić do pierwszego etapu prac – malowania podkładu preparatem gruntującym Acres 3000P. Po otwarciu opakowania zawartość należy dokładnie wymieszać ręcznie. Preparat nakładamy wałkiem w jednej warstwie. Podkład pozostawiamy do wyschnięcia w zależności od wilgotności i temperatury od 3 do 6 godzin. Następnym etapem jest nakładanie masy tynkarskiej Acres 3000 SS 0,8 mm Freestyle. Przed jej użyciem musimy ją przemieszać mieszadłem wolnoobrotowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Do nakładania na ścianę wykorzystujemy kielnię i pacę prostą. Masę rozprowadzamy równomiernie na grubość ziarna, płynnymi ruchami od dołu do góry, dbając o dokładne wypełnienie krawędzi i zakamarków. Przy powierzchniach większych niż 12 m2 warto podzielić ją na kilka mniejszych części lub wykonać pracę w kilka osób. Następnie za pomocą pacy weneckiej z zaokrąglonymi rogami, dociskając ją całą powierzchnią i odrywając od ściany, formujemy charakterystyczne odlepy. Uzyskaną strukturę pozostawiamy na około 30 minut. To jest też czas na poprawki tego etapu prac. Kolejnym krokiem jest wygładzanie struktury w równych kierunkach. Nadmiar masy zbieramy papierowym ręcznikiem. Istotne jest, aby nacisk był delikatny, żeby nie zbierać zbyt dużej ilości materiału. W razie konieczności poprawiamy strukturę, tworząc nowe odlepy. Przy wygładzaniu struktury tworzą się charakterystyczne wrzery, imitujące surowy beton. Ich ilość możemy regulować siłą docisku pacy. Oceniamy gotowy efekt i poprawiamy ewentualne niedociągnięcia. Na zakończenie nie zapomnijmy odkleić taśm malarskich. Kiedy masa wyschnie, będzie to znacznie trudniejsze. Decoral Professional. Stworzony dla profesjonalistów.